Hejka, chcę Wam powiedzieć o koncepcji, która jest dla mnie dość świeża. Także nie mam jeszcze poczynionych tutaj jakichś bardzo szeroko zakrojonych researchy w tym temacie. Natomiast już jakby zdążyłam się podpalić do tematu, bo to jest koncepcja, która mi sporo wyjaśniła i sporo gdzieś tam mi poukładała rzeczy, które faktycznie... Inaczej, sporo rzeczy nabrało sens z mojego zachowania, z tego, jak się zachowuję i jakie mam w życiu priorytety właśnie po tym, jak zaczęłam czytać na ten temat. Mianowicie chodzi mi o intencjonalność. I o to, że każde działanie, które robimy, które wykonujemy, jest zwykle skorelowane z jakąś intencją. I jakby, że te intencjonalne działania najczęściej przynoszą lepsze efekty niż takie działania, no powiedzmy, przypadkowe, nie do końca przemyślane. I w ogóle to jakby, no, intencja jest niczym nowym, natomiast to, co jest dla mnie nowym aspektem, to jest cała jakby otoczka filozoficzna. Okazuje się, że intencjonalność to jest cały trend w filozofii i przez to, że wybieramy się na wakacje, już sobie naturlałam trochę czytanek na ten temat, bo chcę rzeczywiście ten temat zgłębić. Natomiast z takich pobieżnych jakby przemyśleń, bo jedna rzecz, która mnie właśnie bardzo podpaliła pod ten temat, oglądałam sobie, wydaje mi się, że Chelsea Flanagan, i ona coś takiego powiedziała i to było coś, co mnie tak, wiecie, jak czasami jest taka błyskawica, która tak, takie oświecenie i tak nagle wam coś kliknie w głowie, to był ten moment. Więc ona powiedziała o czymś ciekawym, ona mówiła to w kontekście finansów osobistych i tam ktoś jej jakby zadał pytanie albo podrzucił jej taki pogląd i poprosił o jej opinię, czy to jest tak, że minimalizm jest gwarancją jakby stabilizacji finansowej, gwarancją dobrego budżetu. I ona tam mówi o czymś, co mnie bardzo przekonuje, czyli że niekoniecznie chodzi o sam w sobie minimalizm, co bardziej o intencje. I o to, żeby, akurat to było w kontekście budżetu, żeby zakupy i wydatki czynić z pewną określoną intencją, żeby nie robić tego przypadkowo, żeby nie robić tego impulsywnie, żeby nie robić tego bez jakby odpowiedniego zaplecza. No i po prostu to był właśnie ten moment, w którym mi kliknęło, bo intencja to jest coś, co dla mnie jest na przykład esencją planowania. Że, wiecie, to nie jest tak, że ja planuję dla samego planowania. Tylko moją intencją jest to, żeby pewne działania, pewne rzeczy, które muszę zrobić, pewne rzeczy, które chcę, żeby były zrobione, bo to niekoniecznie oznacza, że ja chcę je robić, ale chcę, żeby były zrobione, żeby zostały zaplanowane i wykonane tak, żebym ja resztę tego czasu, który mam, żebym resztę zasobów, które mam, mogła przeznaczyć na te rzeczy, które faktycznie lubię, które faktycznie chcę robić. I to jest bardzo mocno, intencja jest esencją bardzo mocno tego, co robię. I to jest w ogóle ciekawe, bo ja od zawsze nie lubiłam przypadkowości. Na przykład w przestrzeni bardzo nie lubię przypadkowości, bardzo nie lubię przypadkowych przedmiotów, które się znalazły w domu zupełnie bez żadnego jakby powodu, albo których wygląd odbiega od tego, co jest jakby w otoczeniu i z jakiegoś powodu mi ten obiekt nie pasuje. Ta przypadkowość jest czymś, co mnie dość mocno tak, wiecie, tak irytuje, denerwuje. Ja najczęściej mam ochotę się tych obiektów pozbywać, i najczęściej się ich pozbywam. Jeżeli coś kupuję, to jakby lubię myśleć sobie o tym, jak to będzie funkcjonowało w kontekście w ogóle nie tylko jakby mojej przestrzeni, ale ogólnie mojego życia. I jakby ta intencja jest tutaj mocnym gdzieś tam przekazem. To jest w ogóle też ciekawe, że odkąd się tu przeprowadziliśmy i jakby, no, w dużym skrócie, wywóz śmieci jest większym problemem, to jakby częścią tej intencji mojej przy nabywaniu nowych rzeczy, przy kupowaniu i tak dalej stało się to, a co ja z tym zrobię w momencie, jak już nie będę tego potrzebować i czy ja na pewno tego potrzebuję, jaka jest intencja za tym, czy ja mogę może to zaspokoić w jakiś inny sposób. Więc ta intencja się generalnie przewija przez bardzo różne dziedziny życia. To jest tak samo jak robienie czegokolwiek tutaj. Jaka jest moja w tym intencja? Co ja chcę przez to osiągnąć? I ja robię to z bardzo jasną, klarowną intencją, żeby po prostu pokazywać pewną celowość działania, pokazywać pewne sposoby na to, jak sobie radzić z różnymi rzeczami w życiu, na swoim własnym przykładzie, na tym, jak ja eksperymentuję, jak ja po prostu sobie z tymi rzeczami radzę. Więc tutaj się gdzieś tam objawia ta intencjonalność, że ja cały czas mam tą intencję i ona cały czas gdzieś tam jest.
gdzieś tam jest jakby w tle, jakby to nie są rzeczy, które ja robię przypadkowo. Tak samo jak zaczęłam pracę, zaczęłam robić studia, zaczęłam robić kolejne kursy, certyfikaty. Tam zawsze była intencja, tam zawsze był jakiś motyw przewodni. To nie były rzeczy, które się działy przypadkowo. Ja zawsze myślałam, że to jest rodzaj takiego, wiecie, trochę OCD, takiego po prostu, że może mam zbyt wysoko gdzieś tam, to już mówię w kontekście właśnie bardziej tej przestrzeni, że może mam gdzieś zbyt wysoko w hierarchii wartości tą estetykę i że ona jakby jest za mocno czasami wychodzi i ja za bardzo się upieram na pewne rzeczy, ale po prostu właśnie myśląc sobie i czytając sobie tak wstępnie na temat intencjonalności i tego, że to jest normalnie koncepcja, która występuje w psychologii, koncepcja zresztą, która jest przypisana wyłącznie człowiekowi, no to właśnie gdzieś tak mi zaczęło to klikać, że to po prostu jest kwestia tego, że ja bardzo lubię, jeżeli rzeczy mają intencje, jeżeli są po coś. Że nie lubię marnowania czasu, ale nie w sensie jakby, bo to jest też coś, czego się uczę, że jakby marnowanie czasu na to, żeby po prostu sobie poleżeć i podpoczywać, nie do końca jest marnowaniem czasu. Ale jakby, wiecie, spędzanie czasu na rzeczach, które niekoniecznie są tego warte. Albo spędzenie czasu na czymś, co mogę zrobić teraz, a co mi nie wygeneruje konsekwencji, które zeżrą mój czas w przyszłości, tak? Czyli na przykład nie będę musiała się, nie wiem, z jakimiś konsekwencjami danego zdarzenia mierzyć. Więc to wszystko są takie rzeczy, które mi się fajnie w tą intencjonalność wpasowują i w ogóle mam wrażenie, że to się stanie moim gdzieś tam ulubionym takim właśnie filozoficzną taką koncepcją. I mam wrażenie, że to jest po prostu taki mianownik, który łączy dużo rzeczy, które robię i dużo powodów robienia rzeczy albo nierobienia rzeczy, bo to są często rzeczy nierobione. Tak jak na przykład, i to wzbudziło sporo śmiechu, opublikowałam na Instagramie zdjęcie, na którym jestem w mocno niewyprasowanej sukience, mówiąc, że ja tutaj w nienawiści do żelazka zostałam wychowana. No poniekąd tak jest, bo ja na przykład nie uznaję prasowania nawet. Jak rzeczy są pognieciony, to się wyprasuje, to się wysiedzi, nie ma problemu. Także wiecie, intencją tutaj też jest to, żeby czegoś nie robić, żeby na czymś nie spędzać czasu. Ale w każdym razie, to jest taki zbiór luźnych, na razie pierwotnych wniosków, którymi się chciałam podzielić i pokazać Wam, że jakby no, ta intencjonalność chyba będzie taką koncepcją, którą sobie tu wciągnę i która będzie się gdzieś przewijać, jako właśnie takie narzędzie, jako pewien styl myślenia, który jest to właśnie jakby takim. Taki sposób myślenia, styl myślenia, który determinuje pewne inne działania i jakby pozwala trzeźwiej spojrzeć na pewne kwestie. No, także napiszcie mi, co o tym sądzicie. Czy to jest tak, że wy się kierujecie intencją, czy wolicie jakby płynąć z prądem, tak bardziej jakby poddawać się różnym rzeczom. Bo to też ma swój urok. Ja chyba tak nie umiem, bo wiecie, ja jestem spod znaku wszystko pod kontrolą, ale wiem, że są tacy ludzie i ja ich często za to podziwiam. Dlatego dajcie mi znać, jak wy macie. Czy to raczej jest zawsze intencja, czy może jest tak, że jednak wolicie, żeby życie sobie płynęło samo z siebie? Zapiszcie mi koniecznie o tym na dole. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.